Okej, powrót do tego kolokwium. Ostatnio dużo rzeczy się dzieje. Wiem, że mam dużo rzeczy na liście do zrobienia, między innymi to zadanie piąte, które tu zostało do zrobienia. I właśnie teraz znalazłem chwilę czasu pomiędzy, no na przykład wiecie też, że czytam te dwie książki. I myślę, że w ogóle zrobię osobną playlistę do analizy, typowo, żeby studenci analizy mogli wejść sobie na playlistę i zobaczyć wszystkie zadania z analizy. Otworzyłem też Patronite, macie link w opisie, w sensie na stronie mojego kanału. I dzięki też za wsparcie, które przekazujecie na YouTubie. I to zadanie piąte wygląda tak. To jest już ostatnie z tego kolokwium. Niech AN będzie ciągiem takim, że. To sobie zapiszmy te warunki od razu, że limes AN odjąć 1 to 0, to znaczy istnieje dla każdego epsilon, jakiekolwiek epsilon sobie nie wezmę, istnieje N0 naturalne, że dla każdego N większego od N0 już będzie tak, AN odjąć AN minus 1 mniejsze od epsilon, czyli że będą te wyrazy dostatecznie blisko siebie. I limes to jest jedno z założeń, drugie z założeń to jest, że limes sub AN jest dodatnie i limes inf AN jest ujemne. I wykazać, że istnieje podciąg zbieżny do zera. To znaczy, z tego założenia istnieje podciąg ANK, który zbiega do tego lim sub AN. Lim sub AN, gdy K dąży do nieskończoności. I podobnie tutaj. Istnieje też podciąg, istnieje podciąg inny, ANK prim, który zbiega do lim inf. Do lim inf AN. OK. Przy K dążącym do nieskończoności. Dobra, czyli i skoro to jest dodatnie, a to jest ujemne, to od pewnego miejsca te indeksy NK powodują też to, że wyrazy dla tych indeksów są dodatnie. Czyli i są też ujemne. I ten ciąg oscyluje pomiędzy tymi dwoma liczbami. Ten ciąg oscyluje pomiędzy tymi dwoma liczbami. To jest limes sub, a to limes inf i to jest ujemne, to jest dodatnie, więc istnieje podciąg zbieżny do tego i podciąg zbieżny do tego. Czyli jest, jak to napisać teraz formalnie? I odległość pomiędzy dwoma nie jest za daleka, więc musi przechodzić przez zero ten ciąg. W sensie intuicja jest taka, że jeśli tu mamy liczby naturalne, tu jest 0, to tu jest lim sub, tu jest lim inf. Tu jest lim inf. No i są wyrazy dostatecznie blisko tego lim sub w tym ciągu i są wyrazy dostatecznie blisko tego lim inf. To znaczy nieskończenie wiele wyrazów jest blisko lim sub an i nieskończenie wiele wyrazów jest blisko lim inf an. To weźmy, czyli nieskończenie wiele wyrazów jest dodatnich i nieskończenie wiele wyrazów jest ujemnych. Niech to będzie, oznaczmy może m, żeby nie pisać tego, niech to będzie duże m, niech to będzie małe m. Małe m jest ujemne, duże m jest dodatnie. I z definicji, to jest tak, z definicji lim sub mamy, że
że co, że AN jest. No właśnie, że istnieje podciąg zbieżny tutaj, czyli nieskończenie wiele wyrazów tego ciągu. Może nie z definicji, może źle zaczynam. Trochę nie wiem, jak ugryźć to formalnie. Ten zapis. Nieskończenie może, tak napiszmy. Jako że A, N, K przy K dążącym do nieskończoności dąży do M, co jest dodatnie, to nieskończenie wiele indeksów może nie indeksów, może nieskończenie wiele wyrazów tego ciągu na NK jest dowolnie blisko M. Jest dodatnia, czyli dodatnia. Dowolnie blisko M, czyli dodatnia. Czyli dodatnia. Tak samo nieskończenie wiele wyrazów ANK, może nie prim, bo to jest ten sam ciąg, to może nie tu prim, tylko AN, może J tu napiszmy, że to jest inny podciąg, po prostu inny podciąg wyrazów ANJ. Jest ujemnych. No i bo gdyby było ich tylko skończenie wiele, dla ustalenia uwagi weźmy, że tylko skończenie wiele skończenie wiele ANK, że ANK jest dodatnie, to znaczyłoby to, że to znaczyłoby to, że no w pewnym momencie się kończą, nie? Czyli istnieje indeks, że dla pewnego indeksu mamy dla każdego n większego od n już an są wszystkie ujemne. Mówimy, że nieskończenie wiele wyrazów tego ciągu jest do dodatnich. Nieskończenie wiele, tylko to znaczyłoby, że dla pewnego indeksu n mamy an są wszystkie ujemne, czyli nie mogłoby być lim sub a n dodatnie. No to w sumie, co tu napisałem, można przepisać w ten sposób, że nieskończenie wiele wyrazów samego ciągu a n jest dodatnie. Z tego czerwonego wynika możemy napisać więcej, że wiele wyrazów AN jest dodatnich i też AN jest ujemnych. Nieskończenie wiele wyrazów AN jest dodatnich. Może tak to napiszmy. Nieskończenie wiele wyrazów AN jest dodatnich, jak i ujemnych. Jak i. No bo no to jest ten argument. Bo gdyby było skończenie wiele wyrazów dodatnich, to oznaczałoby, że dla pewnego indeksu mamy wszystkie są ujemne, więc nie można byłoby mieć limes supremum dodatnie i limes infimum ujemne. Dobra, no to wiemy już, że są jest nieskończenie wiele wyrazów dodatnich i nieskończenie wiele wyrazów ujemnych. To teraz tak, niech epsilon będzie dodatnie. Teraz wykorzystamy ten warunek na bliskość dwóch
bliskość dwóch wyrazów kolejnych, niech epsilon dodatnie. I weźmy tą sytuację. Tu jest 0. Istnieje n takie, że dla każdego n większego równego n mamy an odjąć an minus 1 mniejsze od epsilon. Tu jest to n. I począwszy od tego n, wszystkie dwa kolejne już są mniejsze od tego epsilon. Jako, że istnieje nieskończenie wiele wyrazów an dodatnich, no to jest tu jakiś wyraz an, ak i al, który jest, jeden jest dodatni, a drugi jest ujemny. Jest indeks k większy od n i indeks l większy od n taki, że ak jest dodatnie i al jest ujemne. No to z tego wiemy tutaj, bo gdyby, znowu ten argument, bo gdyby tak nie było, to mamy coś takiego, nie? I teraz między nimi jest ile wyrazów? L minus k. Tutaj jest L minus k wyrazów. L minus k. Dobra. I wiemy, że już na prawo od tego n, na prawo od tego n dzieje się to. Czyli odległość pomiędzy każdymi dwoma jest mała. Czyli one przechodzą taką. I co dalej? Właśnie ten moment mnie tu najbardziej interesuje. Ten moment. Kiedy przechodzi z dodatniego na ujemny. Ten moment najbardziej nas interesuje, jak przechodzi z dodatniego na ujemny. Bo wtedy, ponieważ dla każdej, dla n-ów większych od n mamy an odjąć an minus 1 mniejszy od epsilon, to jest wyraz am, nazwę go am, i m to jest równe k, k plus 1, a może k nie, albo k, k plus 1, k plus 2, aż do l, jeden z tych indeksów tutaj pomiędzy. A i to można było jeszcze inaczej napisać, ładnie można było napisać, można było to ładnie napisać, k plus l, k plus l, tych jest l, indeks k i k plus l, l liczba naturalna, taki, że a, k plus l mniejsze od 0. I tutaj to będzie lepiej wyglądać wtedy, k plus l, że odległość am jest mniejsze niż epsilon. Bo gdyby tak nie było, teraz uzasadnienie tego zdania, gdyby tak nie było, to i teraz tak, to tu by było to epsilon, tu by nie było żadnego. Tu by nie było żadnego. Wybierzmy pierwszy indeks. To spośród tych indeksów, to spośród tych, gdyby tak nie było, to spośród to. Wybierzmy to. Wybierzmy spośród tych indeksów, spośród indeksów k, k plus 1, k plus 2,
plus L, pierwszy taki, najmniejszy, dla którego najmniejszy, dla którego AK plus I jest dodatnie i AK plus I plus 1 jest ujemny. Następny już jest ujemny. Ten, który przechodzi. AK plus I jest dodatni, a ten jest ujemny. I teraz tak. Gdyby właśnie tak nie było, wówczas ale AK plus I byłoby więcej niż epsilon i AK plus I plus 1 też byłoby więcej niż epsilon. Bo zakładamy, że takiego czegoś nie ma. Czyli i ten był ujemny, ten był dodatni. Czyli AK plus I byłoby większe od epsilon i ten był ujemny. Czyli AK plus I plus 1 byłby mniejszy niż minus epsilon. Czyli odległość AK plus I odjąć AK plus I plus 1 byłaby większa niż 2 epsilon. Co być nie może? Bo pomiędzy każdymi dwoma miała być odległość mniejsza niż epsilon. Bo jesteśmy już powyżej n-ki z indeksami. No, czyli musi być taki. Musi być taki. Czyli mamy pierwszy wyraz naszego ciągu, który jest blisko zera, bo tu jest 0. I konstruujemy taki ciąg. Wystarczy dla każdego 1 przez k dobrać taki wyraz AMK dla k równego 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Wówczas AMK jest mniejszy niż 1 przez k, czyli AMK zbiega do zera. Dobra, czyli tak nie wprost. Najpierw ta intuicja była, że istnieje podciąg, który zbiega tutaj, istnieje podciąg, który zbiega tutaj. No, a jak istnieje podciąg, no to zbiegający tutaj, no to nieskończenie wiele wyrazów jest dodatnich, bo to było powyżej zera, to było poniżej zera, więc nieskończenie wiele wyrazów ciągu jest ujemnych. Tutaj mamy uzasadnienie, że gdyby tak nie było, to mamy sprzeczność. Skoro tak, no to rozważmy tylko tą sytuację powyżej dużego n. To znajdzie się tu jakiś wyraz dodatni, jakiś wyraz ujemny, no i to pierwsze przejście z poziomu plus na poziom minus, rozważamy, że ono nie może być zbyt raptowne, to znaczy nie może być większe niż 2 epsilon, bo wtedy mamy sprzeczność. Czyli jest jakiś wyraz w granicy tutaj dowolnie małej, dowolnie bliskiej 0. I to się dzieje dla ustalonego epsilon. Także jak ja wezmę epsilon 1 druga, to znajdę n 1 druga i znajdę taki wyraz. Jak wezmę epsilon 1 trzecia, to znajdę n 1 trzecia i znajdę wyraz, który leży jeszcze bliżej tego zera i tak dalej. No i ten sposób skonstruowaliśmy ciąg, który dąży do zera. To było trochę bardziej wymagające zadanie. Postaram się więcej takich rozwiązać. Jeśli gdzieś widzicie jakieś niedociągnięcie czy jakąś lukę, to dajcie znać. I dzięki za obejrzenie.